Ogrom cierpienia na moment zbratał dwa zwaśnione narody. Nie pomogłeś mi. Nadal nie wiem, skąd wzięła się upiorna mgła. Ja tego nie wiem. To szkoda, że nie wiesz. Dobra. Bądź zdrów, książę. Widzę, że mi nie pomożesz za bardzo, ale masz tu książki. Więc nie wiem. Może tu coś jest na temat harpii. Ale nie znajdę tu. Penis tu niczego nie ma, no to idę stąd. Dzisiaj będzie nieco dłuższy odcinek, dlatego, bo nie było też Wiedźmina w sobotę. To troszeczkę dłuższy zrobię, ale go też poniekąd skrócę. Tu kolejny dom, w którym nie byłem. Może tu coś znajdę. Oreny. Tutaj myślałem, że jakaś księga będzie. Coś jeszcze mogę tu znaleźć? Marnie. Bardzo marnie. Tutaj oreny znowu. Kurczę, same oreny, no. Nie ma tu czegoś jeszcze? Werbena. Może na górze. Tutaj już byłem nieco. Posiedziałem tutaj na tej konferencji, ale... Bardziej w takim posiedzeniu, ale dobra, kij z tym. Tylko teraz ja chcę książkę na temat harpi. No i właśnie miała być gdzieś w kasztelu trzech ojców. No jestem tutaj co prawda i za bardzo tutaj nie widzę, żeby gdzieś był ten kasztel. Znaczy, w kasztelu jesteśmy, ale nie ma tego kupca. Zaraz go będę szukał dokładniej. Trzeba jeszcze to sprawdzić dokładnie. Tu może jeszcze się coś znaleźć. Biber! Wiedźmin krasnoludki! Oj, znowu jestem przeciążony, bo kurde, biorę wszystko, byle co. Te rupiecie biorę właśnie. Jakie ulepszenie do zbroi. Dublade. No, to możemy wyrzucić. To też. Krasnoludzkie. Tak, wyrzucamy te niepotrzebne rzeczy, bo one mi się tu nie przydadzą. Dalej jestem przeciążony? Nie, już nie. Tu zamknięte. Ty już coś mówiłeś do mnie. Kurczę. Brama metalurków. A tutaj? Może tu coś będzie. Ciebie też nie widziałem. Ale popatrzę, co tu masz. Nic. Kuźwa. No i gdzie ten koleś może być z tymi książkami? Jeszcze tu sprawdzę. Tu zamknięte. Tu pewnie będzie otwarte i dlatego już tam nie wchodzę, bo byłem. Takie mam przynajmniej wrażenie. No to gdzie jest ten koleś, który po prostu niby jest w tym kasztelu, a tak naprawdę go nie ma, no. Jest, no ten kasztel, no i co z nim właśnie? Co z tym kasztelem? Nie wiem. Szukam, szukam cały czas w dalszym ciągu. Może jak wbiję do waszego domu, może coś tam znajdę. Nie wiem. Muszę dokładnie to jeszcze przebadać. Co tu mamy? Co tu? Tu nie wejdę, widzę, bo takie zablokowane troszeczkę. Nie zbieram roślin ani tych podobnych pierdół, tylko szukam konkretnego przedmiotu, który mi pomoże rozwiązać ich zagadkę. Ale no, widzę, że nie znajdę, więc to dla mnie też jest jakaś udręka w pewnym sensie już. I to mnie już powoli zaczyna irytować z lekka. Nie, ty nie będziesz miał, zakładam. Nie masz.
Oj, lipa, lipa. A może w domu coś masz? Bo ja o tym nie wiem. O proszę, może tutaj jednak. Przeklętnik. Nic nowego. To szukamy w waszym domu. Trzeba go trochę, wiecie, przeczesać. Znajdę to, czego szukam, zniknę. Znajdę to, macie przekichane. Nie no, żartuję, nie powyżynam was, ale szukam tej księgi. Kuźwa. I to Weyergen jest jeszcze gorszy niż Flotsam. Żelazny Arnold, kurde. No nie ma co, ksywka porządna. Tu nic, tu nic. O, tu jeszcze jest jakiś... Tu jest Stannis, tu nic. A jakbym tutaj poszedł, znowu. Wiem, tak się szwendam, kurczę, jak jakiś przymulony. Ale szukam tej rzeczy. Tu mamy Agorę już. Co prawda, tu jednak nic nie będzie. Ale tak sprawdzę dla upewnienia się. Nie ma. Szkoda wielka. Już trzeci raz tu nie będę przychodził, bo już dokładnie sprawdziłem miejsce. No i lipnie. Dla nas lipnie. Dla niektórych może już to jest, wiecie, wiadome, gdzie ta księga może być. Napisałeś mi, ale może ten Cecil ma. Tylko gdzie tego jak krasnoluda znajdę? Swoją kobietę setykaj. Brawo, kuru, hasz miło. Aha. I się znowu kręcę w kółko, no nie. Ten krasnolud zniknął. Widzieliście to na pewno. Wiedźmin krasnolud. Dobra. Idziemy trochę na niższy kompleks tego miasta. Może znajdę tego całego. O, o, tu może ten. Wiedźminie, muszę z tobą porozmawiać. No w końcu jakieś kurde ważne rzeczy. Co chodzi? Jestem Elias z Komanda Jorvena. No wow. Mam do ciebie sprawę. Mów. Od jakiegoś czasu z Weyergen znikają mężczyźni. A ostatnio zaczęliśmy znajdować ciała, więc raczej nie chodzi o dezercję. Ofiary to sami mężczyźni? Tak, ale młodzi. Ludzie i elfy. Aha. Gdzie znajdowaliście ciała? W różnych miejscach, ale głównie w okolicach spalonej wioski, przed wąwozem prowadzącym do miasta. Chciałbym obejrzeć zwłoki. Wszyscy zostali pochowani. Gdzie? Pod kurhanem w lesie za Weyergen. Ale nie powinieneś tam iść. Tak? Dlaczego? Bezczyszczenie grobów to ciężkie przestępstwo. Rodzinom zmarłych się to nie spodoba. W jakim stanie były ciała? Wyglądały paskudnie. Elf by tego nie zrobił. Człowiek chyba też nie. Nie pracuję za darmo. Nagroda cię nie ominie. Jeżeli dobrze się sprawisz, może nawet dorzucę coś oprócz orenów. Tracimy dobrych ludzi. Zbadam sprawę. Dobra. Spalona wioska. Dzienniczek dawać proszę. Drżącym. Gdzie to jest? Lub zbadaj zwłoki w katakumbach nieopodal Weyergen. Ale tu jeszcze sobie wbiję, bo szukam dalej tego kolesia z księgami. Jak tylko już znajdę, to ja sobie odpuszczę już to. A to jest karczma. Tak, to jest ta sama karczma. Tym mogę. Masz tu jakieś książki? Nie, ty jesteś tylko trupieci. No, ludzkim kobietom wystarczy byle. Cześć! Kurczę, tu nie znajdę. O, o, może jednak tu coś będzie. Szukam miejsc w okolicy Weyergen, które są silnie nasycone magią. Bądź mają przeszłość związaną z czarodziejami. Pomyślałem, że mógłbyś mi doradzić. Niech pomyślę. W lesie za Weyergen mieszkał kiedyś Werfan, czarodziej, który przyzywał żywiołaki. Podobno to one wydrążyły całą południową ścianę. Poszukaj może w ruinach i opuszczonych kryptach. Jeśli wymachujące łapami kawałki skały nie są silnie nasycone magią, to nie będę już miał lepszego pomysłu. To szkoda.
Śmierdzi tu serem i starymi onucami. No i szlak trafił w interesy sklepu. Wojaczka im się marzy. Ty, jest tu jeszcze Jaskier, z którym bym chciał pogadać, ale nie da się. Gdzie się tak śpieszy? Świnia wyżeje. Jesteśmy krasnoludki. No dobra, Jaskier sobie tutaj gra. Nie ma co robić. No właśnie, to jest jego problem. Dobra, ale zróbmy jeszcze zadanie. Bo żeśmy do tej pory nic takiego konkretnego nie zrobili. A już mogliśmy, wiecie, dużo zyskać. Ale w końcu byśmy się już wzięli za coś. Intrygują cię moje pentakle? Bardzo. Aha. Chętnie przyjrzę im się z bliska. To miejmy za sobą prezentację. Jestem Felicia Cory, a ty Geralt z Rivii. Wow. Nie bądź taki zdziwiony. Uczyłam się o tobie w szkole. Chcesz czy nie, jesteś bohaterem historii współczesnej i romansów, które czytałyśmy pod kołdrą. Studiowałaś w Aretuzie? Tak. Zostały mi jeszcze praktyki z eliksirów i fetyszy, dlatego tu jestem. I terminujesz pod czujnym okiem Filipy Eilhart. Może mogę jakoś pomóc w tych praktykach? Pomóc bohatera lektur? Ha, to się nazywa korzystanie ze źródeł. Będę wdzięczna, bo miejscowi kupują magię niechętnie, a ja naprawdę potrzebuję zaliczenia. Pomyślmy, co mógłbym zrobić. A może za to mi zmienisz fryzurkę? Frywiski kucyk... włosy wygląda na skroniach, koński ogon, rybijski kucyk. O, Adam 40. Zmienię fryzurę, chociaż tego nie będzie widać na razie. Ale pohandlować też mogę. Znaczy ona też ma, tu widzę drugi. O, może być miała na temat. Jest, harpie Góry Wichrów, dziękuję bardzo. Właśnie szukałem, kurczę, w końcu, dziękuję. I jeszcze raz panience, dziękuję za jakże podarowaną książkę. Kurde, ile ja musiałem szukać, normalnie, dziękuję. Normalnie, dzięki. Tyle czasu szukać jednej głupiej książki. Kurde, znowu te buty ściągasz. No nie wiem, co ty masz z tymi butami, Geralt. Zajebiście. To może zajmiemy się jednak już tymi, wiecie, harpiami. Jest, kurczę. Tylko teraz trzeba będzie wyjść z Vergen. No to chyba takie łatwiutki nie będzie też za bardzo. Braham Mahakamska. Trzeba teraz będzie użyć pułapek na harpie. Tylko teraz z której strony to wyjść? Chyba trzeba będzie tutaj, niemniej jednak ustawić się na pozycji i wyjść z Vergen. I ruszymy sobie na polowanie na harpie. Zajmiemy się martwymi ciałami później. Gdyż oczywiście to misja jest na następny odcinek, dlatego zostawiam. Teraz chciałbym się zająć. Coś tu jest, jakaś moc. Proszę. Moc znaków. O, przynajmniej tyle. O, tu mamy Skojatel. A gdzie te harpie będziemy mieli? Właśnie. To mnie też zastanawia. Chyba trzeba tutaj iść. Ale pewności co do tego nie mam. Ale przejdźmy się. A gdzie są te harpie? Cały czas mnie to, ta rzecz zastanawia. Okej. Czyśmy nie przekroczyli jakiegoś progu? Tak przynajmniej myślę, że nie. O kurde, a tu co? To jakiś troll. Oszty w życiu. Kto tu? Wiedźmin. Wsioki kazały mnie zabić. I dobrze, zabij szybko, niech mnie boli. Dlaczego mam cię zabić? A po co żyć? Baba mnie nie chce, sam nie lubię. Co jest w garnku? Zupa z elfów i cebuli. Dobra, chcesz jeść? Nie lubię cebuli. Głupiś. Elf z cebulą dobry, jak pomidor.
Co tu się stało? Opowiesz mi, trolu? Siedzę we wąwozie, stara też. Obgryzamy kości, a tu z nieba ludzie lecą. Kłamiesz, trolu. Ludzie nie spadają z nieba. Nie kłamie, błysło, hukło i dwa ludzie spadły. Chłop wielki jak troli kobita, poszłem sprawdzić. Tam, gdzie statek głupców. Chłop łysy? Z blizną? Wiedźmin lubi też chłopa. Z daleka widział. Łysy był. Blizny mnie widział. Poszedł we wąwozy. Rudą zostawił. Chris Merigold. Ruda stęka. Boli ją. Podchodzę bliżej. Nie ucieka. Noga puchnie. To biorę rudą i do domu. Stara zła. Chyba. Mówi, że kobita za chuda, a ona głodna. Sama poszła szukać żarcia. Daję rudej pić. Nogę okładam ziołem. Ładna jest. To głaskam jak śpi. Ruda ma chustę, wącham ją. No to nie, to nie. Stara wraca, elfy ma. Zostaw chudą, nie gada. Stara mówi, dawaj szmatę. To ja nie dam, bo ładna i śmierdzi jak lubię. A ona, ja albo ona, myślę sobie, ruda miła. Szmatę śmierdzi jak lubię. To powiedziałem, ona, stara obiła konarem i odeszła. Elfów nie wzięła. Co się stało z rudą kobietą? Było jej źle, to była. Zrobiło się dobrze, to poszła. W nocy spałem. Pusto. Wciąż masz chusty rudej kobiety? Nie, stara zabrała. Elfy zostawiła. Chustkę zabrała. Kurczę. Gdzie mogła pójść twoja żona? We wąwozy. Ona lubi wąwozy. Ja lubię wąwozy. Poszukam jej. Nie zabijaj. Stara dobra tylko mówi. Wiadomo. Nie skrzywdzę jej. Powiedz, żeby wróciła. Sam nie chcę. Pusto. Powiem, ale muszę mieć chustę rudej. Stara ma. Odda. Dobra jest. Tylko niech wróci. Zajebiście, żeśmy sobie tylko nalepili więcej zadań. A dobra, to pójdziemy do tej trolicy. Niech będzie już. O, proszę, mamy harpię. A my żeśmy nie wyposażyli sobie pułapek. Pułapka na harpie, pułapka na harpie. Jebut. Okej, dobra. Czekaj, jak teraz użyć tej pułapki? Kurczę. Jak się używało tej pułapek? No kurczę, jak to było? Aha, tak się to robiło, dobra. Dobra, chodź tu harpio. Chodź tu, biedna harpio. No chodź tu. Chodź. Chodź, wejdź na tą pułapkę, dobrze. Lol. Ej, co ona zrobiła? Jakie gówno, dobra. Jeszcze raz. Dobra, chodźcie tu. Dobra, pułapka działa, zajebiście. No chodź tu, właśnie tą pułapkę. No ale wejdź na nią, no. Kurde, trzeba położyć. Chodź. No, podejdź tu. No odleciała harpia głupia. Kurczę, ale szczerze mówiąc, te harpie jednak mają jakieś działanie. Tylko tak dziwnie, nie wiem na co mi tyle sztuk harpii, skoro i chyba równie dobrze jedna wystarczy w zupełności, ale nie. Jedna pułapka mi zniknęła, to znaczy, że po części działają, albo po części też i nie działają. Tak jak miałoby to wydawać się za stosowne. Dobra, więcej harpi. O, chodźcie pod tą pułapkę. Dobra.
Pułapki działają. Te pułapki chyba jednak trzeba je wykorzystać, wiecie, do bardziej do tych gniazd. Ale dobrze, idziemy do tej trolicy. Bo to jest właśnie ten nasz cel zadania. Tylko coś te gniazda nam tu nie pasują za bardzo, bo ich nie ma. Dobra, nie chcę mi się z nim walczyć. O kurde. O jest, trolica. Nie? Kurde, nie mogę tu przejść. A tu jakieś rzeźnia się dzieje. Oż ty w życiu. O kurde, co tu się dzieje? Ty, ty, zostawcie. Jest ranna, niech się jeszcze wykrwawi. Co? Lepiej rzucić się na nią kupą, już osłabła. Nie warto ryzykować. Oj, nieładnie. Co tu robicie? Jesteśmy najemnikami. Obecnie w służbie króla Henselta. Zostaliśmy wysłani na zwiad. Najpierw ledwie uszliśmy z życiem z mgły pełnej upiorów. Teraz wpakowaliśmy się na wściekłą trolicę. A ty? Kim jesteś? Geralt z Rivi. Biały wilk! Przydałaby się nam fachowa pomoc. Nie. Pomożesz? Nie pozwolę jej zabić. Od kiedy to pogromca potworów staje po ich stronie? Nie wasza sprawa. Jest mi potrzebna, zostawcie ją. Zabiła już dwóch moich ludzi. Odstąpcie, a nikomu więcej nie stanie się krzywda. Nie chcesz pomagać, to nie przeszkadzaj. Poradzimy Oj, sobie. Nieładnie. Trolica Teraz stajesz Trolica przed wyborem. Umrze. Najpierw będziecie musieli zabić mnie. W takim razie, adie, wiedźminie. Dobra, giniesz. No nie pisać mi teraz SMS-ów, kurczę. Dobra, najpierw ciebie tu zabijemy. Utrudniacie, mówię wam. Kurczę. Ile oni biorą damage'a, kurczę. Tutaj będzie ciężko ich zarżnąć w ogóle. No to masakrę mamy i nic więcej. Tego będzie najłatwiej zabić, według mnie. Bo on w ogóle jakoś się nie rusza, obija się. Dobra, padł. Kurde, patrzcie, stawia się. A mnie się jeszcze może zaraz porządnie oberwać, jak się nie ogarnę w końcu. Pudło. Dobra, zaraz pomożemy trolicy. Jest! Wystarczy! Już! Poddajemy się! No! Złożyć broń! Składać ją! Oszczędź, wiedźminie! Król zapłaci za nas okup! Nie zależy mi na okupie. Zostawcie trolicę w spokoju i odejdźcie. Pozwolisz nam odejść? Tak. Nie przejdziecie przez mgłę, to pewna śmierć. Jesteśmy kondotierami, nie boimy się śmierci. Ale też jej głupio nie szukamy. Wiedźmin ma rację. Dowódco, mieliśmy znaleźć wiedźmina. Łysego z wężowym medalionem. Aha. Ten ma białe włosy i nosi wilka na szyi. Szukacie Leto. Znacie się? No pewnie. Można tak powiedzieć. Co o nim wiecie? Shilla de Tancarvil kazała nam przetrząsnąć wąwozy w poszukiwaniu tego Leto. Ale znaleźliśmy tylko obozowisko pełne martwych skojateli. Ten Leto i jeszcze ktoś urządzili im jatkę. Gdzie to było? Po drugiej stronie upiornej mgły. Co mieliście z nim zrobić? Zabić. Jego i wszystkich, którzy z nim będą. Wszystkich? Jesteś pewien? Taki był rozkaz. Wiesz, gdzie jest Leto?
Po drugiej stronie znaleźliśmy ślady, ale zaskoczyła nas mgła. Pogubiliśmy się w niej i wyszliśmy tutaj. Poddajcie się rebeliantom. Nigdy tego nie robiłem. Jestem Adam Pangrat, zwany Adie. Tu nie przetrwacie zbyt długo. Powieszą nas. Wiedzą, że Henselt nas wynają. Zgłoście się do Cecila Burdona. Potraktuję was przyzwoicie. Ale na to, że przebije ofertę Henselta, raczej nie liczcie. Słyszeliście, chłopcy? Idziemy do smokobójczyni. Wiedźmin twierdzi, że wyjdziemy z tego cało. Zbierać rannych, dupy w troki i wymarsz! No. W końcu posłuchali Ludź się mądrego. Trola i do zabijania się bierze. Zabiliby. Na pewno. Ale ty inny. Pomogłeś. Ja też pomogę. Jeśli chcesz mi pomóc, to wróć do swego starego. Nie. Bydle. Maca małe baby. Jest sam. Tęskni za tobą. Powiedz mu. Za późno. Nie. Jeżeli chcesz się odwdzięczyć, wróć do niego. Nie chcę. Ale... pójdę. Ty inny. Dobry. Stara wróciła. To dobrze. Lubię. Prosił mnie. Jakby nie prosił, to by nie wróciła. Ty mądra. A ty głupi. Małe baby macasz. Już nie. Nigdy. Boże. Chusta. Nasz głupi cap. Róg. Będzie źle za trąb. Przyjdę. Będę pamiętał. A teraz idź do swojej starej, nazrywaj jej kwiatków. Kwiatki nie. Nazna szepta się go łajna. Coś robił w leżu? Nic. Zobaczę. Smród! I nie. Ludzki smród. Spać nie. O Boże. Dobra, może przy tych tronach skończymy już... No, oddaj chustę Triss. No to mówię o tej rudej, czyli nie myliłem się, to była jednak Triss Merigold. Dobrze. Przy tych wielkich trolach małżeńskich skończymy już długi odcinek. Podzielę go na dwie części. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Było naprawdę epicko, humorzasto. Może troszeczkę komentowałem inaczej, ale po tych trollach i tych sprawach z ketweńskimi wojownikami jakoś już po prostu postanowiłem tutaj już skończyć. Ty lepiej, mężusiu, gotuj dla niej zupę z elfów i cebuli, bo ona chyba już głodna. A wy macie tam chałupę? O Boże, co za... Wy kurde w ogóle macie jakieś mieszkanie, nie wiem, lokal, nieruchomość. A zresztą zapomniałem, to jest XIII wiek tutaj w ogóle. To jest kurde dla mnie jak epoka kamienia łupanego, ale dobra. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo. Jak coś, to ten odcinek będzie miał dwie części. Trzymajcie się, yo.